wszystkich Państwa na drugim już kongresie aglomeracji w Kaliszu. Zapraszamy do Kalisza kolegów samorządowców po to, by rozmawiać o problemach miast, nie tych największych, ale tych średnich, małych i najmniejszych. Na wielu tego typu wydarzeniach ta narracja jest trochę prowadzona z poziomu właśnie tych największych metropolii. My chcielibyśmy rozmawiać trochę o problemach Polski lokalnej. My mamy swoje problemy, ale również szanse swoje, które chcielibyśmy wykorzystać. Także jest tu również trochę osób z ministerstwa, są również osoby z parlamentu. Chcielibyśmy, żeby głos tych lokalnych środowisk był słyszalny właśnie również w Warszawie. Także liczę na to, że ta impreza, ponieważ ona już druga edycja z roku na rok będzie się rozkręcała i będziemy takim właśnie dedykowanym tym średnim miastom i małym miastom kongresem, na który wszyscy chętnie będą przyjeżdżać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Największe wyzwania dla Was, dla średnich miast? To, co już było dzisiaj w pierwszym panelu, to jest na pewno depopulacja, odpływ młodych ludzi. Jesteśmy takim miejscem, które kształci na bardzo wysokim poziomie młodzież do matury. Później ci najzdolniejsi chętnie szukają miejsca na najlepszych uniwersytetach, w dużych ośrodkach akademickich w kraju, ale również za granicą. No i wiadomo, że bardzo często ta najlepsza młodzież już tutaj nie wraca, ponieważ swoją karierę realizują już w tych większych ośrodkach. To jest olbrzymi nasz problem, dlatego staramy się tu z nim walczyć. Między innymi dlatego w Kaliszu podjęliśmy szeroko zakrojoną współpracę i działania na rzecz powołania w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego. To się udało. W tej chwili już od października będziemy kształcić studentów na kierunku lekarskim oraz prawniczym. Mam nadzieję, że to są właśnie między innymi te działania, które sprawią, że Kalisz będzie realną alternatywą dla młodych ludzi do wyjazdu z Kalisza. Mam nadzieję, że również będziemy swoją ofertą w stanie zainteresować ludzi spoza Kalisza, z całej Polski, tak żeby tu przyjechali i tutaj studiowali i potencjalnie właśnie tutaj zostali, założyli rodzinę i realizowali swoją ścieżkę zawodową.